Wałbrzych otrzymał do użytku ostatnią partię autobusów Solaris Urbino, zakupionych przez Śląskie Konsorcjum Autobusowe. Spełniliśmy tym samym warunki umowy zawartej z gminą Wałbrzych na świadczenie usług w komunikacji miejskiej na obszarze właśnie gminy Wałbrzych. To oznacza, że aktualnie po drogach Wałbrzycha i okolic jeżdżą i będą jeździć wyłącznie nowe fabrycznie autobusy. Dzięki czemu już od 1 kwietnia miasto stało się jedynym w Polsce posiadającym zupełnie nowy fabrycznie tabor autobusowy. Cieszę się bardzo, że Wałbrzych jest pierwszym i jedynym miastem w Polsce, które ma tylko nowe fabryczne autobusy. Potwierdzamy, że te autobusy są naprawdę bardzo nowoczesne i technicznie doskonałe. Są one przyjazne dla pasażerów, wyposażone są w dynamiczną informację pasażerską, są one wyposażone w sieć Wi-Fi, która zapewnia darmowy internet, są bezpieczne, są ekologiczne i naprawdę technicznie na bardzo wysokim poziomie. W niedalekiej przyszłości nastąpi także współpraca komunikacyjna z osiennymi gminami aglomeracji wałbrzyskiej, do których niebawem dojeżdżać będą wałbrzyskie autobusy. Boguszów Gorce, Czarny Bór, Głuszyca, Mieroszów, Rybnica Leśna to kolejne gminy po Jedlinie Zdrój, które wyraziły chęć współpracy. Cieszę się również z tego, że za kilka tygodni te autobusy będą jeździć również do Boguszowa Gorc, do Czarnego Boru, Głuszycy, Rybnicy Leśnej, kontynuując ten projekt aglomeracyjnego transportu publicznego w aglomeracji wałbrzyskiej. Również jak zapowiada gospodarz Wałbrzycha, już niebawem pojawią się także nowe przystanki. Za kilka tygodni pojawią się nowe przystanki autobusowe, tablice informacyjne. Wspomnę tylko, że jako pierwsze miasto w Polsce na taką skalę mamy również konduktorów, tych, którzy pomagają pasażerom. Dzień dobry pani, pani się tutaj ukłoniła ładnie, tak jest. Mamy program, który powoduje, że autobusy powinny stać się realną alternatywą dla prywatnego samochodu, który przecież nie jest najbardziej ekologiczną formą transportu w mieście.